Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Andrzeja Gryżewskiego i Jagny Kaczanowskiej pod tytułem Sztuka Obsługi Waginy. Czytają Ewa Abart i Filip Kosior. Seksualność jest niezwykle delikatną sferą człowieka, nierzadko otoczoną wstydem, lękiem i niepewnością. Książkę dedykuję Tobie, czytelniczko czytelniku, z wdzięcznością za to, że odnajdujesz w sobie tak dużo odwagi, by za pomocą tej lektury objąć refleksją swoją seksualność. Andrzej Gryżewski. Moim babciom, mojej mamie, mojej córce. Dziękuję i podaję dalej. Jagna Kaczanowska. Wiesz, skąd jesteś? A co? Jestem z Warszawy. Z waginy jesteś, i ciebie też w kapuście nie znaleźli. Film Sztuka Kochania Historia Michaliny Wisłockiej. Hig sunt leones, czyli tu są lwy. Dlaczego zdecydowaliśmy się napisać książkę o waginie? Mam waginę, choć może nie do końca jestem z nią zaprzyjaźniona. Wciąż uczę się własnej seksualności. Chętnie wybiorę się w podróż po niej, pisząc z tobą tę książkę, ale, Andrzeju, właściwie dlaczego facet chce napisać książkę o waginie? Po pierwsze, z powodu zarówno ważnego, jak i banalnego. Z waginy jestem. Po prostu. Mam świadomość skąd się wziąłem na tym świecie i czasem strasznie wstyd mi za facetów, którzy wypowiadają się o waginach pogardliwie, z niechęcią. Jako facet chcę, by inni faceci szanowali kobiety. Drugim powodem, dla którego marzyłem o napisaniu książki o kobiecej seksualności, jest przeciwwaga dla penisocentryzmu. Ponad 60% moich pacjentów, mężczyzn, przychodzi z lękiem zadaniowym, który się objawia przed seksem i podczas niego. Taki facet skupia się na penisie, zapominając, że kobieta nie znalazła się z nim w łóżku dlatego, że on ma penisa, ale dlatego, że ona ma waginę. Jest istotą seksualną. Chce doświadczyć bliskości, czułości, pożądania, namiętności. Dotyku, uwagi, zabawy. Wielu mężczyzn będzie szokowanych, ale wszystko to można dać kobiecie bez erekcji, z absolutnym pominięciem penisocentryzmu. I ta książka oferuje wiedzę i narzędzia do zgłębienia kobiecej seksualności dla kobiet heteroseksualnych i homoseksualnych, dla mężczyzn. A nie miałeś poczucia, że wyjdzie z tego książka dla kobiet pod hasłem Mężczyźni objaśniają mi świat bo wiesz, Parę osób zadało mi to pytanie: dlaczego facet ma pisać o czymś, czego nie ma o waginie i kobiecej seksualności? Co mało jest kobiet specjalistek od seksu? Nie miałem takiego poczucia. To mnie kobiety, moja żona, pacjentki, objaśniały świat to od nich uczyłem się o kobiecej seksualności. Na początku pracy w seksuologii klinicznej postanowiłem, że będę się specjalizował w seksualności mężczyzn. I rzeczywiście przychodziło dużo mężczyzn z dysfunkcjami, takimi jak zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, obniżone libido, ale zweryfikowałem pierwotne założenia, bo odwiedzało mnie coraz więcej kobiet. Do dzisiaj ponad 6 tysięcy. Zauważyłem, że nie przychodzą wyłącznie z powodu swojego partnera czy z powodu trudności w relacji. Zapisywały się na psychoterapię indywidualną, by rozwijać swoją seksualność i uporać się z obniżonym libido, trudnościami w uzyskaniu orgazmu, suchością pochwy czy bolesną penetracją. Przede wszystkim chcę podzielić się z czytelniczkami wiedzą wyniesioną z pracy z tysiącami kobiet, z perspektywy seksuologa, klinicznego i psychoterapeuty. Nie opowiadam historii, które mi się przyśniły lub tak ekskatedra. To nie ta sytuacja jak z genialnego mema Marty Frey, na którym widać episkopat, a na dole znajduje się podpis: O kobietach wiemy wszystko. Widziałam, lubię ten mem. Moim zdaniem zresztą opowiada nie tylko o stanowisku polskiego kościoła wobec kobiet, ale w ogóle polskich mężczyzn. Parlamentarny zespół do spraw opieki okołoporodowej składa się z samych facetów, ani jednej kobiety. To głównie mężczyźni decydują o tym, jak wygląda życie kobiet w Polsce: czy mogą dokonać aborcji, czy nie, czy mają prawo do edukacji seksualnej, dostęp do antykoncepcji. Więc ja przyznaję się szczerze: jako mężczyzna wszystkiego o kobietach, nie wiem, ale znam odpowiedzi na wiele z pytań, które zadają sobie moi pacjenci, niezależnie od płci. Na przykład, dlaczego ludzie zakochują się w tych, a nie innych osobach? Albo dlaczego jednego dnia kobieta kipi pożądanie, a godzinę później już całkowicie nie, pomimo że jest na urlopie i niby nic się nie zmieniło? W dużej mierze byłem wychowany przez kobiety. Bardziej atrakcyjne są dla mnie przyjaźnie z kobietami niż z mężczyznami. Tak po prostu mam. Często rozmowy z kobietami są głębsze, z dużą dozą wglądu w swoje emocje, potrzeby i pragnienia. Mogę powiedzieć, że lubię, cenię i szanuję waginy. Chciałbym, by była to postawa powszechna. Po co nam waginy? Byłam zaskoczona przygotowując się do naszej rozmowy, jak niezwykłym organem jest moja pochwa. Przyznam, że nie znałam jej od tej strony. Wagina służy nie tylko do seksu i do rodzenia dzieci. To jest wycinkowe traktowanie kobiecej seksualności. Moim zdaniem pochwa to nie tylko fragment ciała, jest też nierozerwalnie związana z kobiecą duszą i mentalnością. W naszej książce bardzo chciałbym to podkreślić. Jestem człowiekiem z zewnątrz, w tym sensie, że sam nie mam waginy. Spojrzenie z zewnątrz, niezależnego eksperta czasem się przydaje. Zresztą nie pierwszy raz, jestem heteroseksualnym facetem. Napisałem z Przemysławem Pilarskim książkę o gejowskiej seksualności, o budowaniu relacji męsko-męskich. Nazywa się jak facet z facetem. Chciałem być jak reporter. Umieć różne zjawiska, historie i sytuacje, trafnie dostrzec i zgrabnie opisać, mimo że nie jestem lokalcem. Wiesz, przygotowując się do naszej książki, odkryłam również z niejakim wstydem, że. Sama niezbyt wiele zajmuje się moją waginą. Wiem, jak to brzmi. Chodzi mi o to, że traktuję waginę instrumentalnie. Jest mi potrzebna do seksu, do cytologii, była mi potrzebna do zapłodnienia. Nie będę mówiła, że do urodzenia dzieci, bo miałam dwa cesarskie cięcia. Czytałam kiedyś monologi waginy i w Ensler, i pomysł przemawiania do własnej waginy wydawał mi się dziwny. A dlaczego? Znam co najmniej kilkanaście kobiet, które przemawiają do swojej paprotki, a ty nie chcesz mówić z czułością do swojej waginy? To jak z tym legendarnym już memem, ludzie wierzą w wilkołaki, w horoskopy, w to, że Ziemia jest płaska i że folia na głowie chroni przed 5G, a ty nie możesz uwierzyć w siebie? Teraz, gdy spotykamy się, żeby napisać o waginach i przyległościach, zaczynam o tym myśleć i kurczę: język polski nie traktuje kobiecych genitaliów dobrze. Czasem mówi się pochwa. Pochwa to jest futerał na miecz, albo jeszcze gorzej srom. Sromotna klęska, sromotna porażka. Nie to co penis. On penis albo członek, członek egzekutywy, członek zarządu. To prawda. Gdy to powiedziałaś, że pochwa to futerał, zrobiło mi się przykro, bo nie uważam, że kobieta jest średnio istotnym dodatkiem do mężczyzny, jak ta metaforyczna pochwa do miecza. Nic dziwnego, że wiele kobiet odcina się od swoich wagin. Moim zdaniem język polski odzwierciedla męską niechęć, ale i strach przed waginami. Moi pacjenci i mężczyźni czasem opowiadają mi o swoich wizjach kobiecych genitaliów, i pochwa jawi im się jako otchłań, w którą coś może wpaść i przepaść, jak w rowie mariańskim. Chyba stąd fiksacja niektórych kochanków na punkcie wkładania do kobiecej pochwy różnych rzeczy, nie tylko penisa. Niektórzy te fantazje o rowie mariańskim pojmują zbyt dosłownie i próbują do pochwy włożyć rękę po łokieć. Fanów fistingu, czyli penetracji pochwy lub odbytu dłonią, jest mało. Na szczęście, bo jest to dość karkołomna aktywność seksualna. Tymczasem pochwa jest stosunkowo niewielka. Jej tylna, dłuższa ściana od strony odbytu może mierzyć do 14,4 cm, a krótsza jedynie do 8,4 cm. Średnio to 9 cm. Ale ten niezwykły organ potrafi się rozciągnąć, by pomieścić penisa, a nawet główkę dziecka. Przy czarodziejskiej mocy akomodacji pochwy, to penisy nie są wielkimi magikami. A co do języka, masz rację. Skoro są członkowie zarządu, może powinny być też pochwy zarządu. Czas wpuścić trochę zmian w stylu gender do naszego słownictwa. Może wtedy łatwiej byłoby nam pochwę celebrować, okazywać jej należyty szacunek. Chciałbym stać się drobną częścią tej przemiany i dlatego cieszę się, że piszemy tę książkę razem. Czym z punktu widzenia seksuologa i psychoterapeuty jest wagina? Jest tożsamością. Mam waginę. Co z tego dla mnie wynika? W psychoterapii mówimy czasem, że ciało zna odpowiedź. Bardzo często rozmaite problemy natury psychologicznej demonstrowane są przez objawy fizyczne. Kobieta może twierdzić, że nie pamięta jakiegoś dramatycznego wydarzenia molestowania, gwałtu ale jej wagina ma znacznie lepszą pamięć. I w sytuacji intymnej zareaguje skurczem mięśni, bardzo silnym, uniemożliwiającym wprowadzenie członka, czyli dysfunkcją seksualną zwaną pochwicą. Tak się dzieje pomimo tego, że kobieta mówi: ale ja się już z tym uporałam, przepracowałam tamto wydarzenie. Najwidoczniej nie. Wagina działa w takiej sytuacji jak ochroniarz. Jest jak mur broni przed niechcianym dotykiem. Problem pojawia się wtedy, gdy sytuacja zagrożenia mija. Kobieta jest już ze wspaniałym mężczyzną, a pochwa dalej reaguje zaciskaniem się. Omówimy to szerzej przy opisie poszczególnych problemów pojawiających się w kobiecej seksualności. Moja przyjaciółka jest mamą dwójki dzieci. Przy chłopcu nie zastanawiała się nad tym, ale przy młodszej córce pojawiło się prawie natychmiast pytanie, jak mówić jej o waginie. Gdy zdejmowała jej pieluszkę, palce dziewczynki natychmiast wędrowały na krocze. Była w naturalny sposób zainteresowana swoimi genitaliami. Przyjaciółka powiedziała mi, że pojęcia nie miała, jak zareagować. Powiedzieć nie rusz? To na pewno nie. Myślę, że dobrze jest opowiadać córce o waginie. Oczywiście dostosowując ten przekaz do jej wieku. Na ostatnią gwiazdkę kupiłam córce przyjaciółki lalkę anatomiczną hiszpańską. Z dzieciństwa pamiętam plastikowe lale, które między nogami miały okrągłą dziurę. Byłam zdumiona, bo miałam świadomość, że u mnie ten fragment ciała wygląda inaczej, że są wargi sromowe. Wstydziłam się ich. Ta hiszpańska lalka ma wargi sromowe, więc gdy dziewczynka ją rozbiera, widzi to, co sama posiada. Można tłumaczyć to jest wagina. Część ciała jak ręka, oko, mózg. Narząd. Ja jako dziewczynka na pewno tak o swoich genitaliach nie myślałam. Miałam dbać o ich higienę i specjalnie się nimi nie interesować. Do dzisiaj mam taki odruch, gdy się podmywam, że zamykam oczy. O rany, to ciekawe. Jakbyś się czegoś bała lub wstydziła, czego się możesz bać? Nieznanego. To, co nieznane, jest potencjalnie niebezpieczne. Czasem mówi się lepiej tego nie dotykać. Coś się stanie, nie wiadomo do końca co trochę tak jak z wkładaniem dłoni pod szafę. Jest tam ciemno i nie jest pewne czy w tym mroku coś się nie dzieje. To bardzo ciekawe. Często słyszę podobne opowieści od pacjentek, w dzieciństwie zaszczepiono im strach przed dotykaniem waginy. Często były zawstydzane. Nigdy nikt nie powiedział im jasno, co złego może się stać, gdy będą się tam dotykały, ale w słowach nie ruszaj, nie wolno, okryła się groźba. Miałem pacjentkę, której matka kazała siedzieć w misce zimnej wody, gdyż ona jako dziewczynka czasami się tam dotykała. Normalna sprawa u dziecka. W niektórych rodzinach pochwa się dla dziewczynek terytorium wydzielonym z reszty ciała. Przypomina mi się łacińska sentencja, którą umieszczano na dawnych mapach w czasach, w których mapy te obejmowały swoim zasięgiem jedynie niewielką część świata sunt leones. W dosłownym tłumaczeniu znaczy to: Tu są lwy. Tak określano wszystkie nieznane, niezbadane tereny. Tu mieszkają lwy, więc strzeżcie się, bo nas zjedzą. Dzika kraina. Inni z kolei idą krok dalej i uważają, że pochwa jest nie tylko nieznana, lecz także niebezpieczna. Mamy rok 2022, a ja w gabinecie słyszę od pacjentów współczesne mity o vagina dentata, tak jakby zębata pochwa mogła pożreć penisa. I ten strach pobrzmiewa nie tylko w wypowiedziach mężczyzn. Przychodzą kobiety z lękiem opowiadając, że boją się sytuacji, w której członek lub wibrator zostanie uwięziony w waginie. Zgubi się. Nazywanie rzeczy, czyli waginy po imieniu, to pierwszy krok do oswojenia jej, a raczej oswojenia się z nią? Absolutnie tak. Często rodzice mają kłopot ze znalezieniem odpowiedniego języka. Mówią, to jest pisia, brzmi infantylnie. Ale cipka, już lepiej. Albo po prostu wulwa. Tam masz wulwę, mama też ma. O wulwę dbamy, delikatnie myjemy, nie wkładamy do niej żadnych przedmiotów. Uczymy córkę, by nie pozwalała, żeby obcy ludzie bez jej zgody genitaliów dotykali. Dziewczynka, z którą mama swobodnie o tym rozmawia, nie będzie miała sama w dorosłym życiu problemu, by nazwać genitalia. To dobry pierwszy krok do nauki mówienia o swoich potrzebach w przyszłości, nazywania rzeczy po imieniu, ale też mówienia nie, gdy ktoś próbuje nadużyć zaufania młodej dziewczyny. Trudno odmówić dotykania czegoś, czego sami nie umiemy nazwać. Nienazwane staje się ziemią niczyją, na którą każdy może wtargnąć. Oczywiście w ten sam sposób tłumaczymy, czym są genitalia chłopcu. Ty masz penisza, a twoja siostra waginę. Tata ma penisa, a ja waginę. Nie zamykajmy własnej seksualności w infantylnym świecie sisiorków i piś. Nie jest to takie proste. W języku polskim mało jest słów pozwalających ładnie mówić o seksie. O, wypraszam sobie. Jest w naszym języku mnóstwo takich słów, tylko o nich zapomnieliśmy. Polecam lekturę słownika seksualizmów polskich Jacka Lewinsona. Znajdziemy tam dwie strony synonimów waginy, maczkiem... Bułeczka, kądziołka, kocica, litery 4, kosmaczka, łaskotka, piczka, prunelka, szlubka, kuciapka, wzniesienie wenery, zwierzątko, do wyboru, do koloru. Polecam też książkę Pokochawszy profesora Jerzego Bralczyka i Lucyny Kirwil w rozmowie z fenomenalną Karoliną Oponowicz, która jest wspaniałą redaktorką naszej sztuki obsługi waginy. Pokochawszy daje nam do myślenia i mocno wzbogaca język miłości. Warto zajrzeć do obu książek albo znaleźć własną nazwę. Macie wolny weekend? Jak Gombrowicz kreatywnie powymyślajcie własne nazwy. Pewnie nie tylko na waginę okropnie denerwuje mnie słowo penetracja. Wydaje mi się przemocowe. Grotołas spenetrował jaskinię okropność. I tak lepsze niż kopulacja. Dwa żuki kopulowały na kłodzie drewna. Ministerstwo zdrowia kilka lat temu wypuściło spot, w którym bohater królik mówił: Kto jak kto, ale my, króliki wiemy, jak zadbać o liczne potomstwo. Jasne. Po co edukacja seksualna, skoro możemy opanować arkana kopulacji, obserwując króliki? Czasami ten rozdział życia społeczno-politycznego nazwałbym w oparach absurdu. Lubię słowo współżycie. Jest partnerskie i ładne. Stosunek też może być, chociaż mnie zaraz kojarzy się z dyplomacją. Czyli pierwszy krok to znaleźć wspólny język ze swoją waginą, a drugi? Błagam, tylko mi niemu w o tym lusterku. A dlaczego nie? Widzisz, znowu zamykasz oczy. Pacjentki, którym proponuję, żeby w spokojnym momencie dnia wzięły lusterko, położyły się na łóżku i obejrzały swoją waginę, reagują często mieszaniną zdumienia, strachu i obrzydzenia. Jakbym kazał im nocą zwiedzać Meliny na Ząbkowskiej, czyli pięknej, acz niedocenionej warszawskiej ulicy owianej złą sławą. Jakby coś miało z tej waginy wyskoczyć i dać im w łeb. A przecież, gdy idziesz na USG, z zaciekawieniem oglądasz na ekranie obraz własnych nerek czy serca. Czemu z takim samym życzliwym zaciekawieniem nie chcesz obejrzeć waginy? Te awersje do oglądania bardziej się czuje niż nazywa słowem. Wiesz po czym poznaję, że kobieta ma nieprzyjazny stosunek do swojej pochwy? Pytam, jak reaguje na pieszczoty oralne w wykonaniu partnera. Jeśli mówisz, że za tym nie przepada, że czuje się trochę zawstydzona, skrępowana tego typu zainteresowaniem, wtedy już wiem, ta kobieta nie zna dobrze swojej waginy i w związku z tym nie do końca ją lubi. Ona czeka, aż on przejdzie albo do konkretów, czyli stosunku, albo do pieszczenia brzucha, łód czy piersi. A my w naszej książce zajmiemy się waginą i przyległościami. Tak, chociaż mózg jest dość daleko położony od waginy, a przecież seksualność rodzi się w umyśle, nie w pochwie. To, co myślimy o seksie, o waginie, o swoim ciele, o sobie w roli kochanki, przekłada się na to, jak nasza wagina funkcjonuje. Czy odpowiednio reaguje na pieszczoty, jest sprężysta i elastyczna, nawilżona czy przeciwnie? Zamyka się, broni przed penisem jak przed intruzem. Gdy napisałem z przemysławem pilarskim sztukę obsługi penisa, wiele osób zarzuciło mi, że to okropny seksistowski tytuł. Sądzili, nie czytając jej, że napisałem dla kobiet instruktorzy o tym, jak mają postępować z męskim członkiem. Nic bardziej mylnego. Instrukcje obsługi penisa i instrukcje obsługi waginy narysowała w jednej książce ilustratorka Jules Pla. Nazwała ją Klub Rozkoszy. Ciekawa była jej motywacja. Mianowicie, zrodziła się z niezgody na penisocentryzm jej kochanka. Otóż jej partner sprowadzał seks wyłącznie do penetracji. Jin to bardzo frustrowało, więc łopatologicznie chciała go wyedukować. Narysowała partnerowi obrazkową instrukcję obsługi wszystkich stref erotycznych ze szczególnym uwzględnieniem genitaliów. Jestem absolutnie oczarowany tą książką i polecam ją gorąco. To świeża sprawa, bo książka została wydana w 2022 roku. Natomiast sztuka obsługi Penisa jest książką o męskiej seksualności, ale nie mogliśmy i nie chcieliśmy nazwać jej sztuką obsługi męskiej głowy. Tak samo tutaj. Wagina i umysł tworzą jedność. Tak powstaje kobieca seksualność. Chciałbym, abyśmy o tym właśnie napisali. Poradnik użytkowniczki waginy. Albo wulwy, bo to też ładne słowo, które w Polsce nie może się jeszcze przebić do publicznej świadomości. Jak ustawić relacje między Twoją waginą a umysłem, by czerpać radość z seksu, móc się emocjonalnie otworzyć na związek z mężczyzną lub drugą kobietą, oraz podręcznik dla mężczyzn i kobiet, którzy chcą udanego związku z partnerką. Jak sprawić, by Twoja kochanka czuła się przy Tobie bezpiecznie, dobrze, jak dać jej rozkosz w łóżku i satysfakcję poza nim. Wagina zębata i szparka z Pornhuba. Czy wygląd i wielkość pochwy mają znaczenie? Niemal co druga kobieta ma wątpliwości co do wyglądu własnej waginy. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez portal Refinery29.com na grupie 3670 kobiet. Respondentkom najczęściej nie odpowiadała wielkość i kształt pochwy, co trzecia była niezadowolona z koloru warg sromowych. Nic dziwnego, że labioplastyka czy plastyka waginy są coraz bardziej popularne także w Polsce. Byłam zaskoczona kosztami. Taka operacja może kosztować nawet 7 tysięcy złotych. Myślę, że może to wynikać z tego, że grupa, do której kierowane są oferty tego typu zabiegów, jest zamożna. Jestem popularnym seksuologiem i wiem, jakie kobiety czasami do mnie przychodzą. Często nazywają same siebie żonami Hollywoodu. Niektóre się śmieją, że są ubrane za połowę PKB Bułgarii. Zrobiły sobie już wszystko, ale czasami nie zrobiło to większej różnicy. Mężczyźni tych kobiet nie uprawiają z nimi seksu lub robią to bardzo rzadko. Nieraz są właścicielami firm, pracują po kilkanaście godzin na dobę. Mam takiego pacjenta. Jego firma produkuje urządzenia elektroniczne i wysyła je na cały świat. Ponieważ klienci mieszkają w różnych strefach czasowych, on prowadzi negocjacje o najdziwniejszych porach dnia i nocy. W rezultacie, jeśli ma przed sobą noc bez telekonferencji albo kilka dni wolnego, chce się wyspać. Jego żona też u mnie bywa. Opowiada, że często z racji zasobności są zapraszani na rozmaite konferencje, premiery nowych samochodów i tak dalej. Ona się rozgląda wokół i widzi kobiety sporo młodsze od siebie, na dodatek w typie modelki wybiegowej. Może mój mąż woli takie, pomyślała sobie nasza bohaterka, i zmniejszyła sobie piersi. Ale mąż, jak spał w nocy, tak śpi. Więc po roku moja pacjentka znów odwiedziła chirurga plastyka i powiększyła piersi. Potem zrobiła sobie plastykę pochwy i wybieliła odbyt. Słucham? Tak, medycyna estetyczna ma do zaoferowania sporo zabiegów w rejonie genitaliów. Można, jak to się fachowo mówi, dokonać resekcji warg sromowych, czyli je wyciąć. One są naturalnie wystające. Nieraz tak bardzo, że wychodzą ze skąpego bikini. Można je przyciąć do rozmiaru mini. Tak wyglądają genitalia aktorek porno. Wystarczy otworzyć jakiekolwiek zdjęcie pornograficzne, żeby zobaczyć, że żadna kobieta tam, prawie żadna, nie ma oryginalnych genitaliów, to znaczy wyglądających tak, jak je stworzyła natura. Zresztą rosnąca popularność pornhuba to jeden z powodów, dla których labioplastyka, zmniejszenie warg sromowych i tym podobne zabiegi są coraz bardziej powszechne. Niektóre kobiety chcą wyglądać tak samo jak aktorki porno, które ogląda partner. Boją się, że jeśli zostaną naturalne, partner przestanie ich pożądać. Historie, które słyszę, są często bardzo smutne. To opowieści przeraźliwie samotnych kobiet, które czują się całkiem opuszczone przez swoich partnerów. Seksualnie, ale też emocjonalnie, intelektualnie, duchowo. One rozpaczliwie próbują to zmienić. Mają pieniądze i w związku z tym pojawia się myśl o zabiegu. Często prowokuje ją jakaś ulotka kliniki medycyny estetycznej, reklamy wyskakujące w wyszukiwarce. Mogę powiedzieć, że nie spotkałem się z sytuacją, w której takie działania przyniosłyby pozytywny efekt u kobiet, które cierpią na dysmorfofobię, czyli zaburzone postrzeganie własnego ciała. Cierpiąca na to zaburzenie kobieta może wydać dowolną sumę na operację ciała, przeznaczyć gigantyczne pieniądze na ciuchy, kosmetyki i doczepiane włosy, ale to nie zmieni dynamiki jej relacji z partnerem. Bywa, że partner już po prostu jest niewolnikiem gospodarki rabunkowej, ofiarą wypalenia zawodowego, ogromnego stresu wynikającego z zarządzania ludźmi, firmą, lub nie jest zainteresowany tą kobietą, ale nie opłaca mu się z rozmaitych względów kończyć tej relacji. Bywa też, że on naprawdę ją kocha na swój sposób, na ile kochać może człowiek, dla którego liczy się przede wszystkim sukces finansowy, zawodowy, praca, ambicje, realizacja hobby, a związek z kobietą jest gdzieś w tej hierarchii wartości daleko. Czy młode kobiety nie interesują się tymi operacjami? Interesują się. Mówimy o pokoleniu pornografii, dzisiejszych dwudziestolatków. Za czasów ich dojrzewania płciowego pojawił się szybki, szerokopasmowy internet i okienka z pornografią same wyskakiwały, gdy szukało się czegoś innego. Tym z opowieści, że wiele osób tak właśnie zaczęło oglądać tego typu materiały. Młodych kobiet często nie stać na taką operację, ale dla niektórych to jest tak ważne, że są gotowe na przykład polecieć do Tajlandii na wakacje i przy okazji zrobić sobie labioplastykę. Nie boją się, są bardzo zdeterminowane. Uważają, że to znacząco podniesie ich notowania na rynku towarzyskim. Przypomina mi się scena z fenomenalnego serialu Sex Education. W trzecim sezonie Amy opowiada seksuolożce o tym, że nie podoba jej się własna cipka, bo jest asymetryczna. Seksuolożka każe jej obejrzeć przykłady różnych cipek w sieci. Każdy może wejść na polską stronę www.kazda-wulwa-jest-piękna.pl albo d.wulwa.gallery, żeby przekonać się, że cipek jest tyle, co gwiazd w kosmosie. Natomiast z mojego punktu widzenia taka szparka z Pornhuba nie jest ładna. Wygląda jak cipka plastikowej lalki, ale może ja tego nie jestem w stanie ocenić. Czy ty słyszałeś od mężczyzn zachwyty nad tymi zoperowanymi wargami sromowymi, których prawie nie widać? Zabawne, że pytasz, bo właśnie nie. Zupełnie o czymś innym opowiadają kobiety, a coś innego dzieje się w rzeczywistości. To jest trochę tak, jak z reklamą pewnego napoju orzeźwiającego. Wygląda to tak, jakby po jednym łyku odmieniało ci się całe życie. Ale tylko w telewizorze. Potem idziesz do sklepu, bierzesz butelkę, w środku sporo bąbelków, szczypie w gardło, a oprócz tego cukier, lukier i tyle. Słodki płyn. I tak samo mężczyźni odbierają genitalia po labioplastyce. Małe wargi i tyle. Niektóre kobiety fetyżyzują wygląd warg sromowych. Myślą, że to będzie jak stuningowanym samochodem. Facet zajrzy pod maskę i zapieje z zachwytu. Nie, mężczyźni nie zauważają takich rzeczy jak mniejsze wargi sromowe. To nie ma sensu. Poza naprawdę wyjątkowymi sytuacjami, gdy kobieta miała przerost warg sromowych, trudno wtedy dobrać bieliznę, kostiumy. Przerośnięte wargi mogą sprawiać ból. Natomiast zrobiony biust często nie uchodzi męskiej uwadze. Ale też jestem zdania, że kobiety przeceniają potencjalny efekt. Z moich doświadczeń z gabinetu wynika, że około 60% mężczyzn, którzy mieli seks z kobietą z implantami piersi, ocenia te doświadczenia jako mało przyjemne. Pacjenci mówią mi, że są one inne w dotyku i trochę chłodniejsze od reszty ciała. Zraża ich nienaturalna twardość, która kojarzy im się z cechą męską, a nie kobiecą, co obniża ich pożądanie. W 2022 roku miałem kilkudziesięciu pacjentów, mężczyzn, którzy przychodzili do mnie z depresją, z zaburzeniami erekcji i z obniżonym libido, gdyż ich partnerki bez akceptacji z ich strony powiększyły sobie piersi. Najczęściej z powodów estetycznych z małego rozmiaru na dużo większy. I tu zaczyna się dramat, bo ci mężczyźni zamiast skakać z radości, reagowali smutkiem, złością, żalem, dysfunkcjami seksualnymi. Częstotliwość seksu drastycznie spadała. Gdy partnerki się przebierały, odwracali oczy. W pozycji najeźdźca tracili wzwód. Jak się pytam, co ich rozprasza w seksie, mówią, że widać blizny po nacięciach, że powłoka implantu się pofałdowała i wygląda to niepokojąco i nieestetycznie, że piersi zrobiły się niesymetryczne. Czasami gruczoł piersiowy rozjeżdża się z sutkami, że skóra, która oblekła mniejszy biust, jest nagle naciągnięta przez implanty i to źle wygląda. Że przez implant nierówności pod skórą są bardziej uwypuklone i deformują estetycznie powierzchnię skóry. Ta lista jest długa. To wszystko są istotne powody, dla których pacjenci zgłaszający się do mnie po pomoc mają ogromne trudności z pożądaniem kobiet, które kochają. Dla mnie, jako seksuologa i psychoterapeuty, to jedne z najtrudniejszych sytuacji zawodowych. Owszem, zachęcam pacjentów do skupiania uwagi na innych strefach erogennych, na dotyku skóry nieobjętej operacją, na skupianiu się na bodźcach słuchowych. Natomiast powyższe skutki uboczne są faktem, są rzeczywiste. Te historie dają dużo do myślenia. Po pierwsze, warto konkretnie i szczegółowo omówić z chirurgiem ewentualne powikłania. Warto, by partner uczestniczył w procesie konsultacji, by mógł zadać pytania, by podzielił się swoimi wątpliwościami, by mógł powiedzieć, co o tym myśli i czuje. Wiele partnerek moich pacjentów robiło to bez konsultacji z partnerem, rzekomo dla siebie i swojej przyjemności estetycznej. Tylko, że seks jest aktywnością partnerską warto zadać sobie pytanie. A czy ja bym chciała, żeby mój partner wydłużył sobie penisa o 10 centymetrów? Dzięki, że mi to mówisz, bo właśnie ja mam zrobione piersi. Miałam mastektomię z rekonstrukcją z powodu raka piersi. Dziękuję ci, Jagna, że to mówisz, gdyż jest jeszcze druga grupa mężczyzn, tym razem empatyzujących z kobiety emocjami. Gdy operacja jest uzasadniona, bo kobieta jest po leczeniu nowotworu, po wypadku lub z innych medyczno-zdrowotnych powodów, mężczyźni są w stanie sobie to wytłumaczyć. Wtedy w małym stopniu wpływa to na ich pożądanie. Ale mogę Ci opowiedzieć historię zasłyszaną w gabinecie. Mój pacjent, będąc singlem, umówił się na Friends with Benefits, FWB, z Tindera, z jedną bardzo atrakcyjną pielęgniarką. To dość popularna męska fantazja erotyczna. Podczas gry wstępnej okazało się, że partnerka pacjenta zdecydowanie przesadziła z wyborem rozmiaru implantów. I kiedy się kochali, obijała mu twarz tymi twardymi piersiami. Czuł się, jakby piłki do koszykówki lądowały na jego głowie. Bał się, że będzie miał siniaki na policzkach, jak po BDSM-ie rodem z 50 twarzy Greya. Są różne preferencje seksualne, ale BDSM to nie była zdecydowanie jego bajka. Ta scena wyglądałaby dość komicznie dla kogoś, kto obserwowałby te zmagania. Młodzież by powiedziała XD. Ale temu mężczyźnie do śmiechu nie było. Dlatego z opcji FWB skończyło się na One Night Stand, ONS. I więcej się z tą kobietą nie spotkał, chociaż ogólnie bardzo mu się podobała. Poza tym jednym niemałym szczegółem. Podobnie słyszę od innych pacjentów, że taki pornocyc, piersi zrobione w rozmiarze XXXXL, ich nie zachwyca. Nie jest tak, że kobieta, która ma jazdę na punkcie swoich genitaliów i koniecznie chce je zoperować, po prostu nie akceptuje swojej seksualności? Czasem tak jest, natomiast głównie to odmiana dysmorfobii czyli patologicznej nieakceptacji własnego ciała to choroba. Bywa, że dotknięta nią kobieta koncentruje się na jakimś wybranym fragmencie ciała. Mogą to być genitalia czy piersi. Generalnie kliniki plastyczne mają obowiązek sprawdzać, czy klientka, która się zgłasza, nie cierpi na dysmorfofobię, bo to jest problem dla psychoterapeuty, nie dla chirurga. Operacja nie sprawi, że kobieta zaakceptuje swoje sfery intymne. Będzie dokładnie tak samo niezadowolona jak wcześniej, a może bardziej. Byłoby to więc narażanie jej na niepotrzebne cierpienie. A zastrzyki z kwasu hieluronowego w punkt G podobno mają go uwypuklać, dzięki czemu łatwiej osiąga się orgazm. Ma to sens, wziąwszy pod uwagę, że zabieg kosztuje blisko 2000 zł, a efekt utrzymuje się maksimum 2 lata? Czasem ma to sens. Bywa, że kobieta łatwiej po takiej operacji osiąga orgazm pochwowy, będący wynikiem drażnienia punktu G właśnie, a nawet squirting orgazm, czyli mokry orgazm z kobiecą ejakulacją. Ponad 20 pacjentek powiedziało mi, że skorzystało z tych zastrzyków. W dwóch przypadkach efekt był spektakularny. Pacjentki miały niesamowicie intensywne orgazmy. Pozostałe, no cóż, powiedziały, że średnio widzą różnicę. Jedna z nich stwierdziła z pewnym smutkiem, że największą różnicę w orgazmie robi partner. Kompetentny i wytrawny kochanek wie, jak w trakcie gry wstępnej palcem włożonym do pochwy pobudzić punkt G. Jest świadom, że takie miejsce istnieje i zna sposoby dostania się do niego. Ale ta pacjentka miała w swoim życiu około 80 kochanków, z czego tylko trzech posiadło tę sztukę, więc sama widzisz, że nie jest dobrze. A czy rozmiar pochwy ma znaczenie? Czy wąska cipka to też mit? W pewnym sensie ma znaczenie. Słyszałem od pacjentek kobiet, że miały wrażenie, że niewystarczająco obejmują pochwą penisa. Ciężko obiektywnie stwierdzić, czy w danym przypadku to jest kwestia rozmiaru pochwy, czy rozmiaru penisa. Bywają członki długie, ale cienkie, to znaczy o stosunkowo niewielkim obwodzie. Tył pochwy nie jest szczególnie unerwiony. Fakt, że członek tam dotrze i mężczyzna będzie nim walił jak taranem w bramę zamku, specjalnie kobiety nie cieszy. Ważne, żeby penis był gruby u nasady. Wtedy łechtaczka i przede wszystkim wejście do waginy są dobrze stymulowane. Może być też tak, i tak bywa najczęściej, że kobieta ma słabe mięśnie pochwy i dna miednicy. Trzeba ćwiczyć mięśnie dna miednicy, jak wszystko zresztą. 20 powtórzeń nie odpoczywamy, i tak ze trzy serie. Można ćwiczyć codziennie, dwa razy dziennie najlepiej. Są nawet specjalne aplikacje na telefon do ćwiczenia mięśni dna miednicy. Kegel Trainer podpowie, jak trenować. Użytkowniczka sama ustawia długość sesji od 30 sekund do 3 minut. A telefon przypomni, że nadchodzi pora treningu. Są też inne aplikacje, najpopularniejsza to Pelvifly, która działa razem z urządzeniem Pelvifly. To rodzaj tamponu z medycznego silikonu. Urządzenie ładowane jest przez kabel USB. Łączy się z na naszym telefonie, a my możemy błyskawicznie sprawdzić jaka jest kondycja mięśni dna miednicy i zaordynować odpowiedni program treningowy, by wzmocnić siłę mięśni lub nauczyć się jej rozluźniać, co dla wielu kobiet też jest problemem. Idealnie, jeśli taki plan ćwiczeń opracuje specjalnie dla nas fizjoterapeutka uroginekologiczna, czyli specjalistka od rehabilitacji sfer intymnych. Ćwiczenie mięśni dna miednicy jest zdecydowanie niedoceniane a tymczasem to jedna z najskuteczniejszych technik, mogących znacząco poprawić jakość życia seksualnego. Kiedyś zalecano, by zidentyfikować mięśnie dna miednicy w toalecie podczas oddawania moczu. Po prostu powstrzymać wypływający strumień. Robimy to właśnie za pomocą tych mięśni. Nadal w ten sposób można znaleźć mięśnie kegla, chociaż do samego treningu zalecam jednak inne ćwiczenia. Poza toaletą. Warto ćwiczyć, a nie tylko wyrzucać masę pieniędzy na operację. Kiedyś wydawało mi się, naprawdę nie wiem dlaczego, że to ćwiczenia dla kobiet po porodach. Więc dopóki nie zostałam mamą, nie interesowałam się nimi. Dużo kobiet mi to mówi. Niektóre, gdy proponuję im trening kegla, są oburzone. No co, panie, ja mam daleko do menopauzy. To są ćwiczenia dla kobiet, którym wypada macica na spacerze. Nic bardziej mylnego. I na dodatek te ćwiczenia są łatwe w obsłudze, bo można je robić zawsze i wszędzie, w wolnej chwili. Teraz zresztą takie ćwiczenie jest ułatwione, bo trening mięśni-kegla jest idealny do przeprowadzenia w trakcie nudnej telekonferencji. No co ty, a kulki do pochwowy? Mam kilka pacjentek, które faktycznie w trakcie spotkania na Teamsach bawią się kulkami do pochwowymi. Mówią, że to im daje ogromną satysfakcję. Nie tylko dlatego, że robią coś dla swojego zdrowia i przyszłej przyjemności, ale też dlatego, że to taka biurowa rebelia. Szewka głupoty, ty się uprzejmie uśmiechasz i myślisz, a zgadnij, co ja tutaj mam. Ale nie wszystkie kobiety lubią kulki, bo to jest ciało obce. Poza tym ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że samodzielne ćwiczenie z kulkami może przynieść więcej szkody niż pożytku. Kulka wewnątrz pochwy sprawia, że nie możemy rozluźnić mięśni dna miednicy, ciągle trzymamy je zaciśnięte. A to paradoksalnie może je osłabiać, a nie wzmacniać. Po jakim czasie można zobaczyć efekty poprawnie przeprowadzonego treningu? Różnie. Kilka miesięcy, góra pół roku regularnego ćwiczenia i skutek będzie. Jestem w stanie to gwarantować. Ale przecież pochwy, jak penisy, mają jednak różne rozmiary. To nie jest mit? Tak, ale moim zdaniem te różnice nie są istotne dla odczuwania przyjemności. Jeśli anatomicznie vagina straciła formę, na przykład po porodzie, trzeba z nią pracować, przez trening mięśni kegla. Trzeba rzetelnie rozważyć za i przeciw operacji zmniejszania pochwy. Pacjentki, które jej dokonały, mówią mi, że skutki bywają niezadowalające, zwłaszcza jeśli partner ma niewielką świadomość kobiecej seksualności i nie jest kompetentny w ars amandi. Prawie co trzecia pacjentka po takim zabiegu mówi, że stosunki stały się bolesne. Nie za sprawą samego zmniejszania pochwy, tylko dlatego, że mężczyzna nie dba o długość gry wstępnej. W związku z tym nowa, węższa pochwa nie ma możliwości akomodować się do członka w stanie erekcji. To po prostu boli. Może pojawić się dyspaurenia, bolesne zbliżenia, potem awersja seksualna, niechęć do seksu, pochwica, lita na mięśni uniemożliwiająca penetrację i ze stosunku nici. Słyszałam kiedyś ohydny żart o szyciu krocza po porodzie, że lekarz mówi dołożymy jeszcze jeden szef dla męża. No nie jest to wcale żart, choć ohydny tekst, pełna zgoda. Niestety wiele kobiet w Polsce nie jest świadomych faktu, że tak zwane rutynowe cięcie krocza wcale nie musi być rutyną. Wskazania do cięcia mogą wystąpić podczas porodu, na przykład jest nim niewłaściwe ułożenie główki dziecka, ale nie powinno być rekomendowane przez lekarza z automatu, bo tak, wiele moich pacjentek przygotowywało się do porodu bez cięcia krocza. Wzmacniały skórę, ćwiczyły, wykonywały masaż i udało się. Tak jest oczywiście najlepiej nacięcie krocza to rana. Długo się goi, wyważy, że kobieta ma potem uraz psychiczny, wrażenie, że jej pochwa utraciła integralność. Wracając do tego ohydnego dowcipu, szczerze to dowiedziałem się od kilku pacjentek, bardziej dojrzałych, że usłyszały coś takiego po porodzie od lekarza. Jedna z nich była bardzo zadowolona z efektów. Powiedziała, że po porodzie miała węższą pochwę niż przed, i oboje z mężem się z tego cieszyli. Ale ta akurat pacjentka miała ogromną łatwość do obfitego nawilżania pochwy. To jest indywidualna kwestia. Myślę, że kobiety czasem nie lubią swojej waginy, bo kojarzy im się z jakąś śliską sprawą. Coś się z nią dzieje, nabrzmiewa, zalewa się wydzieliną, to budzi niepokój. Czasem doświadczenia, które nas kształtują, są z pozoru błahe. Znajoma mi kiedyś opowiadała, jak wracała z kościoła z rodzicami i bratem. Ona miała sześć lat, brat pięć. Mijali zjeżdżalnie, i oczywiście oboje rzucili się w jej kierunku. Nie! krzyknęła matka i złapała ją za rękę. Dlaczego nie? Bo ty masz białą sukienkę. Kobiety od dziecka uczono, że mają się nie upaprać, być uczesane, nie rzucać zabawkami. Dziewczynka musi być zawsze jak spudełeczka. W dorosłości te przekonania niestety nie mijają. To jest strasznie przykre. Widzę po moich pacjentkach, że to wyklucza spontaniczność, podniecenie, osiągnięcie orgazmu. Często nie można tego dokonać, jeśli się nie upaprzemy w wydzielinach ciała. Wiele kobiet odbiera własną lubrykację jako brzydką, odpychającą i wstydliwą. Krępują się, gdy mają ejakulację, której towarzyszą odgłosy. Nazywa się je motylami miłości. Oczywiście za ten stan rzeczy w dużej mierze odpowiadają mężczyźni i Kościół, co na jedno wychodzi, bo Kościół to mężczyźni. Do dziś pamiętam okropne seksistowskie dowcipy, które opowiadaliśmy sobie w podstawówce Ja też, niestety Typu, czym się różni wagina od ślimaka? Albo, czym się różni kobieca pochwa od tartaku? Tego nie znam Niczym, chwila nieuwagi i tracisz dwa palce Wagina dentata Tak, zębata pochwa Wyobraź sobie, że to stereotypowe wyobrażenie waginy jako pożeraczki występowało w wielu kulturach Mężczyznom zawsze się marzyło, żeby okiełznać jakoś kobiecą pochwę czy depilacja taka kompletna, tak zwana hollywoodzka, nie jest też elementem tego okiełznania? Kobiece genitalia na filmach pornograficznych, ale nie tylko, są kompletnie gołe. Jak Samson ogolony i pozbawiony sił przez Dalile. Nie wierzę, żeby kobiety wymyśliły tę modę. Wiele lat chodziłam na taką depilację, jest bardzo bolesna. Zaciskałam zęby, bo chciałam być sexy. Aż kiedyś przeczytałam historię o, skandalizującą powieść autorstwa Pauline Reage. To pseudonim literacki Dominique Ori, wybitnej francuskiej tłumaczki. W skrócie, książka opowiada dzieje związku sadomasochistycznej narratorki i jej kochanka. Niejako kulminacją procesu zniewalania kobiety jest właśnie depilacja hollywoodzka, a przeprowadzająca ten zabieg kosmetyczka płacze żewnymi łzami nad naszą bohaterką. Dzisiaj to intymne must have, czy może raczej must not have. To jest stosunkowo nowa tendencja. Jeszcze kilkanaście lat temu całkiem sporo mężczyzn mówiło mi, że lubi, gdy kobieta jest niewydepilowana. Kilka lat temu to się zmieniło. Kwestia depilacji była jak hazard. Ona to robi, czy nie? Moi pacjenci z podnieceniem rozważali te kwestie. Dzisiaj zauważyłem, wielu mężczyzn po prostu nie dowierza. Jak to ona się nie depiluje? Czyli jest niezadbana? Niegotowa na seks. Faktycznie zadziwiające jest, jak szybko zniknęły dostępne opcje, bo dzisiaj pełna depilacja, tak zwana hollywoodzka, to prawie standard. Mężczyźni tego pragną, oczekują. Uważają, że to jest bardziej praktyczne i funkcjonalne, na przykład w trakcie seksu oralnego. Przepraszam, ale to jest jakaś bzdura. A ci mężczyźni się depilują, to znaczy całkowicie usuwają woskiem swoje owłosienie łonowe, żeby partnerka miała wygodnie, gdy jest dawcą seksu oralnego? Słusznie stawiasz sprawę, ale się zdziwisz. Tak, mężczyźni coraz częściej strzygą trymerem włosy łonowe, a nawet owszem, zapisują się na depilację woskiem. Ale rzadziej niż kobiety. Pacjentki nie zgłaszają, żeby to był dla nich problem. Poza tymi, które uważają, że mężczyźni żądają pełnej depilacji, bo chcą, żeby ich kochanki dopasowały się do wzorców narzucanych przez pisma pornograficzne. A niektóre kobiety nie chcą dopasowywać się do tych wzorców, nie chcą być lalkami używanymi do seksu. I słusznie. Bo wiesz, depilacja łonowa bardzo dużo zmienia w percepcji dotyku erotycznego. Nieosłonięte niczym wargi sromowe są znacznie bardziej wrażliwe, łatwiej można się podniecić. Na pewno tak to działa na początku. Potem następuje habituacja i pobudzenie trudniej osiągnąć, więc nie sądzę, żeby moda na depilację była wynikiem spisku mężczyzn, bo przecież im nie zależy na tym, żeby kobieta wolniej się podniecała. Ale tak, masz rację. Kobiety muszą się dłużej przygotowywać, żeby uznać samą siebie za atrakcyjną seksualnie. Słyszę to od kobiet. Muszę kupić bieliznę, wydepilować nogi i bikini. A co z moim biustem? Może trzeba się zastanowić nad operacją? Dla pocieszenia dodam, że mężczyźni są przeciwnego zdania. Kobieta przychodzi na gotowe, a oni mają tyle pracy. Zabierają kobietę na randkę, muszą wybrać restaurację, zabawiać rozmową, adorować, kupić kwiaty, zapalić w domu świecę. Nieraz słyszę, panie, narobiłem się po łokcie, a ją znowu głowa boli. Oczywiście oni nie mają świadomości faktu, że zabiegi pielęgnacyjne, których podejmują się kobiety, często są nie tylko czasochłonne, lecz także bolesne. A czy są kobiety, które oczekują od mężczyzn takiego samego poświęcenia? A wiesz, że są? To użytkowniczki aplikacji randkowych szukające partnerów do seksu. One wprost piszą, czego chcą. Ba, często całą listę. Żeby był namiętny, żeby potrafił uwieść słowem, żeby miał dużego penisza, Koniecznie wydepilowany można coraz częściej przeczytać na profilu. I mężczyźni się do tego stosują. Z tego co słyszę w gabinecie, coraz więcej z nich decyduje się na depilację okolic intymnych. Osobiście jestem wdzięczny użytkowniczkom aplikacji randkowych, że motywują mężczyzn do zmian, podwyższają standardy. Bo w seksie wcale nie rozmiar jest najważniejszy, waginy czy penisa, tylko chęć, żeby być usatysfakcjonowanym i zadowolić partnera. Rozwijać się w tej dziedzinie życia, żeby ten seks po prostu był radośnie przeżywany. I to jest pierwszy krok do orgazmu. Wszystko o mojej cipce. Albo prawie wszystko. Nie ma jednego prawidłowego kształtu ani wyglądu wulwy. Każda kobieta ma między nogami unikatowe dzieło natury. Pięć typów budowy zewnętrznych genitaliów występuje najczęściej. Jak to się przekłada na seks? Typ pierwszy. Płomień olimpijski. Nazwa wzięła się od kształtu warg sromowych otaczających wejście do pochwy. Kobiety o tej budowie mają bardziej rozrośnięty kapturek na pletek przykrywający łechtaczkę. Oznacza to, że potrzeba pieszczot, które pozwolą łechtaczce nabrzmieć krwią, wtedy wyjrzy spod kapturka i będzie stymulowana także podczas stosunku. Bez odpowiedniej gry wstępnej penetracja może nie przynieść satysfakcji. Typ drugi kurtyna. Jeśli tak wyglądają Twoje zewnętrzne genitalia, masz ponadprzeciętnie rozbudowane wargi sromowe mniejsze, które zasłaniają wejście do pochwy, jak drapowana kurtyna w teatrze. Nie ma to większego wpływu na przyjemność seksualną. Warto wiedzieć, że wygląd genitaliów zmienia się wraz z wiekiem. Kurtyna jest często spotykana u kobiet po menopauzie, ale nie tylko. Typ trzeci muszelka. Nazwa jest oczywista. Duża łechtaczka i często spore wargi stromowe mniejsze wychylają się z pomiędzy warg stromowych większych jak małż z muszli. Najistotniejsza informacja. Kobiety z muszelką mają ponadprzeciętnie dużą łechtaczkę, łatwo dostępną dla kochanka czy kochanki. To oznacza zazwyczaj łatwość podniecania się i osiągania orgazmu. Heh, szczęściary. Typ czwarty. Zamknięte oko. Zazwyczaj tak wyglądają genitalia młodych kobiet. Wargi sromowe większe są dość wąskie i zamykają wejście do pochwy jak powieka oko, ale to wcale nie znaczy, że sama penetracja będzie trudniejsza. Wargi łatwo się rozstąpią. Uwaga! Przy tym typie budowy dotarcie do łychtaczki wymaga trochę wprawy. Typ 5. Motyl. Wargi sromowe większe są duże, miękkie i lekko wywinięte. Przypominają skrzydła motyla lub płatki kwiatu. Aby dotrzeć do taczki, trzeba je lekko rozchylić. Seks oralny jest idealną grą wstępną dla kobiet o tym typie budowy. Twoje genitalia wyglądają inaczej? Świetnie. Ile kobiet? Tyle wariantów. Każdy piękny i każdy wymaga tego samego: czułości i zainteresowania kochanka lub kochanki. Przetestuj sobie pochwę. Zrób test elastyczności mięśni dna miednicy. Wprowadź do pochwy palec i spróbuj się na nim zacisnąć. Jeśli nie możesz zacisnąć mięśni na palcu lub jedynie bardzo słabo, przyznaj sobie jeden do dwóch punktów. Mała elastyczność. Jeśli przedsionek pochwy przylega ściśle do palca, ale możesz nim poruszyć, przyznaj sobie 3 punkty. Normalna elastyczność. Jeśli palec ledwie się mieści lub nie jesteś w stanie w ogóle go włożyć, przyznaj sobie 4 do 5 punktów. Nadmiernie spięte mięśnie. Trening kegla zawsze warto wykonywać, ale przy wyniku 1-2 obowiązkowo. Natomiast przy wyniku 4-5 punktów warto popracować nad wolicjonalnym rozluźnieniem. Chodzi o to, byś mogła na zawołanie spinać i rozluźniać mięśnie. To podstawa orgazmu. Przydaje się też przy osiąganiu orgazmów z kobiecą ejakulacją, bo często są one wynikiem stymulowania punktu G. Atrakcyjność seksualna jest ważna. Choć nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. Pamiętam, jak kiedyś miałam epizod depresyjny i bardzo przytyłam, 15 kilo w ciągu nieco ponad pół roku. Fatalnie się z tym czułam, kompletnie nieatrakcyjna seksualnie. W związku z tym chodziłam w workowatych ciuchach, z włosami zasłaniającymi twarz, chciałam się ukryć. Oczywiście nikt na mnie nie patrzył, więc czułam się coraz gorzej, niewidzialna. Kobieta musi czuć się dobrze w swoim ciele, żeby mieć udany seks. Bardzo ciekawie opisała ten stan Katarzyna Nosowska, a ja mi jej powiedziała. Genialna książka dla kobiet, które szukają swojej tożsamości, kobiecości, zmagają się z depresją i nie wiedzą, jak zakomunikować mężczyźnie, by dobrze robił jej seks oralny, czyli lizał cipkę. Ta książka przysłuży się również mężczyznom. Szerzej opowiadamy o tym wempikowym podcaście pod tytułem Dialogi waginy i penisa, który nagraliśmy wespół współzespół z Tobą i Beatą Biały. Oczywiście kobieta musi czuć się dobrze w swoim ciele. Pozytywnie je postrzegać, bez względu na to, jakie ono jest. I to jest problem. Kobiety mniej akceptują wygląd własnego ciała niż ich partnerzy. Do mojego gabinetu trafiają piękne kobiety, które uważają się za maszkarony. Zawsze mnie zadziwia, jak bardzo okrutne kobiety potrafią być dla siebie samych. Obrzucają się najgorszymi obergami. Wyglądam jak spasiona świnia, tłusta trzęsąca się galareta. Tymczasem dla mężczyzny, dla większości z nich, pewne wahania wagi partnerki nie mają znaczenia. Naprawdę facet nie kłamie, gdy mówi i tak cię kocham. Dla niego pięć kilogramów w tę czy w tamtą stronę nie zmienia ogólnego obrazu kobiety, w której się zakochał, w której pragnął. Jest pewną sprzecznością, że w momencie, gdy kobieta bardzo się zmieni, na przykład przytyje nie 10, ale 40 kilogramów, nagle deklaruje, że stała się fanką Body Positivity i żąda, żeby mężczyzna nie tylko akceptował i nie komentował, ale jeszcze by ją kochał i pożądał taką, jaka aktualnie jest. A szczerze mówiąc, to tak nie działa. Jeśli ktoś lubi bardzo szczupłe kobiety, to przejście z rozmiaru 36 na 38 nie robi na nim wrażenia. Ale jeśli to nagle jest 44-46, dla zdrowia i poprawnego funkcjonowania wszystkich narządów doradzałbym, żeby jednak starać się pilnować BMI. Oczywiście w drugą stronę też tak jest. Facet, który szarał za kobietą w rozmiarze 46, nie będzie zachwycony jej metamorfozą do rozmiaru 36. Poczekaj, ale to nie fair. Znam wiele kobiet, które bardzo przytyły pociąży i chcą mimo wszystko czuć się kochane i akceptowane. Same wkładają dużo wysiłku, żeby oswoić to swoje nowe ciało. To jest dorabianie ideologii do sytuacji, w której zagrożone jest Twoje zdrowie. Powiedziałem już, że kilka kilogramów nadwagi to nie jest problem, ale kilkadziesiąt już tak i dobrze o tym wiesz. Ja też jestem za tym, żeby kochać swoje ciało, ale mówię otwarcie, z czym się spotykam w gabinecie. Niektórym mężczyznom podobają się kobiety otyłe, czy nawet chorobliwie otyłe, ale nie oczekujmy, że ktoś kompletnie zmieni swoje preferencje, bo jego partnerka przybrała w ciąży i połogu 40 kg. On będzie ją nadal kochał, będzie ją głaskał po głowie, ale nie będzie chciał uprawiać z nią seksu. Zresztą ona też nie będzie chciała uprawiać seksu, jeśli dawniej zadbany facet przytyje te wspomniane 40 kg. Otyłość nie jest zdrowa, tak jak palenie papierosów nie jest zdrowe. I sytuacja, w której ktoś nie może schudnąć, jest tak naprawdę rzadka. Najczęściej jednak ta osoba po prostu rzetelnie nie próbuje pracować nad tymi zaburzeniami odżywiania, tak jak nie próbuje rzucić palenia. Mimo to palacze zepchnięci do defensywy nie żądają, żeby ich kochać razem z ich papierosami. A niektóre otyłe kobiety tego właśnie oczekują, chociaż mogłyby schudnąć, z korzyścią dla swojego związku i siebie. Jestem pierwcą ciało pozytywności, czyli akceptowania swojego ciała razem z jego niedoskonałościami. Ale należy pamiętać, że akceptacja ma swoją cenę i swoje granice. To nie jest tak, że otyłość jest zdrowa. Nie mówię o dodatkowych kilogramach, tylko o stanie chorobowym. I Nie jest tak, że jeśli mężczyzna zakochał się w kobiecie ważącej 55 kg, to będzie mu się podobała w wydaniu dwa razy cięższym. Czasem tak, a czasem nie. Bo on po prostu preferuje szczupłe sylwetki. To tam, byłby tu w mniejszości. W pewnym badaniu pokazano rysunki kobiecych sylwetek mężczyznom i oni jako najbardziej atrakcyjną wskazali bardziej pełną figurę niż kobiety. Po co tam podobają się kobiece kształty rzadziej są amatorami wybiegowych modelek, niż się ich partnerkom wydaje. Przyszła niedawno do mnie para. Ona przytyła ponad 30 kg pociąży i tak już zostało. On nie komentował, nie wywierał presji. Podjął dwie próby porozmawiania z nią o jej wadze, ale został zgaszony. Nie masz pojęcia, jakim wysiłkiem była dla mnie ta ciąża. Nie obiadałam się, daj mi czas! Krzyczała ona. Dał czas. Po trzech latach sytuacja była bez zmian. I znalazł sobie kochankę. Dlatego do mnie przyszli. Chciałem rozmawiać, odpychałaś mnie. Myślałem, że zauważysz, że już nie inicjuje zbliżeń. Nie rzucam się na ciebie w łóżku jak kiedyś. Ale nie zauważyłaś, więc znalazłem sobie kochankę, bo potrzebuję seksu. Przepraszam cię bardzo, ale twoja otyłość jest dla mnie aseksualna, powiedział. Prawie się popłakał, było widać, jak wiele wysiłku kosztowało go to wyznanie. Dodał, że jest mu wstyd. Ona też miała łzy w oczach. Ale dlaczego ty mi o tym nie powiedziałaś wcześniej? Dlaczego? dopytywała. No właśnie, bo ona oczekiwała stuprocentowej akceptacji. A przecież miłość nie polega na tym, że jak ktoś się zaniedba, to my się uśmiechamy z łagodną akceptacją i zmuszamy do seksu. Akceptacji bezwarunkowej mogliśmy oczekiwać jedynie od rodziców. Ale ja spotykam się często z odwrotną sytuacją. Ona zadbana, włosy zrobione, fajnie ubrana, umalowana, pachnąca dobrymi perfumami, a on w przyciasnych bermudach, z nad których wylewa mu się brzuch. Włosy sterczą mu z ucha i nosa, ale zadowolony z siebie bardzo. Tak często tak bywa. Powiem ci dlaczego? Bo mężczyznom wydaje się, że dla kobiet liczą się tylko prestiż, pieniądze, samochód, stanowisko. Moim zdaniem polki często nie komentują łagodnie, jeśli mężczyzna przytyje. Dopiero mówią w ostrych słowach, jak zaczyna chrapać, sapać na schodach, bo zrobił się taki otyły. Chciałbym, żeby to wybrzmiało: Mężczyźni w Polsce mają zdecydowanie zawyżoną samoocenę dotyczącą wyglądu, a kobiety przeciwnie. Mają nieproporcjonalnie niską w stosunku do klasy, jaką reprezentują. Nieraz i nie dwa obserwowałem sytuację. Siedzi pięciu facetów, piją piwko albo układają chodnik i idzie atrakcyjna kobieta. E, może chciałabyś poczuć prawdziwego mężczyznę? Jaka ładna pani pewnie da się zaprosić na kawkę przeze mnie, i tak dalej, i tym podobne. Nie wiem, jak to jest możliwe, że ci faceci nie widzieli się z zewnątrz. Są z zupełnie innej planety niż ta kobieta. Nie mają u niej szans. Ośmieszają się, stając w konkury do takiej laski. Natomiast, gdy przechodziła kobieta z jakąś w męskim odczuciu niedoskonałością, z nadwagą, trądzikiem, bezlitośnie ją skanowali od góry do dołu i komentowali na cały głos. Obrzydliwe. W Polsce maczo znaczy często niechlujny, hamski, niedomyty, nieznający języków obcych. Szerzej pisałem o tym w książce Instrukcja Obsługi Maczo. Niesamowite, ale mnóstwo facetów sądzi, że na kobietach robi to wrażenie. W obecnych realiach nie dziwi mnie zupełnie fakt, że wiele poleg nie jest w stanie znaleźć partnera na swoim poziomie. Mam taką pacjentkę. Niewysoka blondynka, filigranowa. Męża poznała kilkanaście lat temu. Chłop prawie dwa metry, uprawiał wtedy sporty, wyglądał jak z obrazka. 90 kg masy mięśniowej. Ale teraz waży 140. I jej się to nie podoba. On chciałby uprawiać seks tak samo często jak dawniej. Niestety nie ma już kondycji, więc kładzie się na plecach i oczekuje, że ona sama wszystkim się zajmie. Pokłócili się, on uniósł się honorem. Zaczęli się kochać w pozycji klasycznej. O, widzisz, jak jęczysz i sapiesz, więc jednak jestem świetnym kochankiem! powiedział jej potem. Jęczałam z bólu i dlatego, że bałam się, że mnie udusisz, odparła. Dla postronnego obserwatora byłaby to groteskowa sytuacja, ale zapewniam, mojej pacjentce do śmiechu nie było. Trudno jej było namówić męża na wizytę u mnie, jeszcze trudniej na odchudzanie. Ale wiesz, że obietnica, że gdy on schudnie, znów będą się kochali, jak kiedyś zrobiła na nim wrażenie? Odchudza się, a ona nagradza go za każdy sukces. Nie, nie tak jak myślisz. Po prostu jest dla niego miła. Zauważa to, że on się stara. Docenia go. To działa na mężczyznę. Według starej złotej zasady, mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Na drugim krańcu bieguna ciało pozytywności jest totalny brak akceptacji swojego ciała. W tym wstydzenie się jego naturalnych wydzielin, jak krew czy śluz. I naturalnych procesów, jak gazy czy odgłos chlupotania podczas seksu, gdy kobieta jest bardzo podniecona. Chociaż ja, na przykład, bardzo lubiłam uprawiać seks w czasie miesiączki. Szybciej się podniecałam, pewnie dlatego, że wargi sromowe i łechtaczka były lepiej ukrwione. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.